Niskobudżetowe smartfony wcale nie muszą iść w parze z plastikową obudową, kiepskim dźwiękiem czy brakiem udogodnień. Dowodem na to jest smartfon Lenovo K6. Zostańcie z nami i sprawdźcie, co potrafi to urządzenie. Obudowę Lenovo K6 wykonano z metalu. Zapewnia to zarówno większą wytrzymałość, jak i stylowy wygląd. Urządzenie dostępne jest na rynku w trzech wariantach kolorystycznych – złotym, srebrnym i ciemnoszarym. Dzięki kompaktowym wymiarom i zaokrąglonym krawędziom smartfon bardzo dobrze leży w dłoni. Z lewej strony znajdziemy tackę z hybrydowym gniazdem na dwie karty nanoSIM lub jedną kartę nanoSIM oraz jedną microSD. Na przeciwległym boku umieszczono przycisk regulacji głośności oraz wyłącznik. Górna część urządzenia zarezerwowana jest dla portu mini jack oraz microUSB. Na dole umieszczono natomiast mikrofon. W urządzeniu zastosowano wyświetlacz Full HD o przekątnej 5 cali. Mamy tu do czynienia z matrycą IPS i zagęszczeniem 441 pikseli na cal, dzięki czemu smartfon może pochwalić się bardzo dobrą jakością kolorów, ostrym obrazem i świetnymi kątami widzenia. W ustawieniach znajdziemy ponadto dodatkowe funkcje dostosowywania barw: normalny oraz jaskrawy. Osoby, które często korzystają z telefonu nocą, na pewno docenią opcję ochrona jasności, która sprawia, że obraz staje się bardziej przyjazny dla naszych oczu. Kolejnym bonusem od producenta jest folia ochronna, którą w razie potrzeb będziemy mogli samodzielnie nakleić na ekran. W smartfonie zastosowano baterię o pojemności 3000 mAh, która na jednym ładowaniu z powodzeniem pozwoli na obejrzenie dwóch pełnometrażowych filmów, 5 godzin grania w gry czy 9 godzin przeglądania stron internetowych. Innymi słowy, wykorzystanie takiego ogniwa spokojnie pozwoli na jeden pełny dzień intensywnej pracy bez konieczności podłączenia smartfona do źródła zasilania. Lenovo kaszej zaprojektowano z myślą o tych, którzy cenią sobie dobrą jakość dźwięku. Urządzenie wyposażono w system Dolby Atmos i dwa głośniki stereo w zaawansowanej konfiguracji. Ponieważ głośniki umieszczono z tyłu smartfona, warto pamiętać o tym, aby podczas słuchania muzyki ustawić go ekranem do dołu, ponieważ znacząco wpływa to na jakość dźwięku. Również i na tym polu producent zadbał o coś ekstra. W zestawie z urządzeniem znajdziemy parę słuchawek. Kolejnym wyróżnikiem tego modelu jest czytnik linii papilarnych. Takie rozszerzenie możliwości smartfona to wciąż rzadkość wśród urządzeń z niższej półki cenowej. Czytnik pozwala automatycznie odblokować telefon za pomocą odcisku palca. Dzięki zastosowaniu ośmiordzeniowego procesora Snapdragon 430 oraz 2 GB pamięci RAM urządzenie nieźle radzi sobie z kilkoma procesami otwartymi w tle lub z bardziej wymagającymi grami. Smartfon pracuje na systemie Android w wersji marshmallow. Mamy tu do czynienia z nakładką systemową Vibe UI. Producent nie zdecydował się na instalację zbyt wielu dodatkowych aplikacji, dzięki czemu sami możemy ocenić, jakie programy będą nam potrzebne. Wśród preinstalowanych tytułów znajdziemy pakiet aplikacji od Google, notatnik Evernote, przeglądarkę UC, browser znaną z innych urządzeń, Lenovo Sherry do przesyłania plików oraz antywirus McAfee. Na plecach urządzenia znajdziemy aparat główny o rozdzielczości 13 megapikseli z detekcją fazy, a także diodę doświetlającą. Dedykowana aplikacja do robienia zdjęć oferuje wiele trybów pracy, m.in. profesjonalny, panorama, HDR, przyspieszony oraz zwolnione tempo. Osoby, które lubią eksperymentować z fotografią, szczególnie docenią pierwszą z wymienionych opcji. Tryb profesjonalny umożliwi bowiem zmianę takich parametrów jak ISO czy balans bieli. Z przodu znajdziemy drugi aparat, tym razem wyposażony w matrycę 8 megapikseli. Z jego pomocą wykonamy selfie bez dotykania ekranu. Pozwoli na to 3 sekundowy minutnik lub aktywacja spustu migawki za pomocą gestu V. Lenovo K6 to smartfon, który obowiązkowo powinniście wpisać na swoją listę, jeśli rozważacie zakup niedrogiego urządzenia oferującego funkcję telefonów z wyższej półki cenowej. Świetne głośniki, bardzo dobry wyświetlacz, a także czytnik linii papilarnych i mocna bateria to elementy, które na pewno przemawiają za tą budżetową słuchawką od Lenovo. W swoim segmencie cenowym K6 nie znajdzie zbyt wielu równych konkurentów. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami od Lenovo, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału.